Dwa tygodnie temu w parafii świętego Kazimierza w Toronto uroczyście obchodzono jubileusz 50-lecia ślubów zakonnych siostry Marii Archangelii ze Zgromadzenia Sióstr Felicjanek. Zapraszam na sprawozdanie. W uroczystej mszy świętej dziękczynnej uczestniczyły setki osób nie tylko z parafii świętego Kazimierza, które na swej drodze życiowej spotkały siostrę Archangelę. Swą posługę zakonną pełniła m.in. w parafiach w Toronto, a także w Hamilton, ucząc języka polskiego i przygotowując do pierwszej komunii świętej setki dzieci. Wiele z tych dzieci, obecnie już osoby dorosłe, przybyłoby towarzyszyć niezwykle lubianej siostrze w czasie obchodów jej pięknego jubileuszu. W pierwszych rzędach usiadły też dzieci, które siostra uczy obecnie, a także grupa młodzieży z zespołu pieśni i tańca Biały Orzeł, również chcących oddać hołd swej niegdysiejszej wychowawczyni. Oczywiście obecnych było wielu przyjaciół jubilatki, a także jej dwie siostry z rodzinami. W złotym jubileuszu posługi zakonnej nie zabrakło oczywiście siostry prowincjałki Zgromadzenia Felicjanek Celestyny i siostry przełożonej Kamili, a także sióstr z innych zgromadzeń. A msza święta była jak najbardziej uroczysta, z udziałem rycerzy Kolumba, z działającego przy parafii koła imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego i chóru parafialnego Melodia. Obecni byli też przedstawiciele organizacji parafialnych, społecznych, także władz Credit Union, świętego Stanisława, świętego Kazimierza. Koncelebrowanej Eucharystii przewodniczył prowincjał misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej, ojciec Janusz Błażeja. W liturgii uczestniczyli księża pracujący w parafii, ojcowie Paweł Ratajczak, Marek Pisarek, Jan Sadowski i Jacek Pachocki. Przybyły z tej okazji aż z Illinois ojciec Rubin Nowakowski, zawiadujący obecnie domem prowincjalnym ojciec Wojciech Blach i proboszcz parafii świętego Marka, ksiądz Edward Korowej. Przy ołtarzu ustawiono portret założycielki Zgromadzenia Felicjanek, błogosławionej siostry Marii Angelii Truszkowskiej. Witając zebranych, którzy gorącymi oklaskami nagrodzili jubilatkę, ojciec Janusz w serdecznych słowach wspomniał o wieloletniej pracy siostry Archangelii w parafii świętego Kazimierza, o jej miłości do Boga i ludzi oraz jej bezpośrednim, ujmującym wszystkich sposobie bycia. And you know, sister Angela, she was holding a strong hold. Jeśli ktoś po niej rzeczy pociągnęła za ucho i pamiętam nawet parę lat temu mnie też raz pociągnęła. Dzisiaj to było parę, że mnie dopuszczalne, ale siostra Angela wszystko mogła i nie nawet nie powiedział, że cokolwiek tylko się ludzie w sposób jej niesamowitego podejścia. Ojciec prowincjał przedstawił zgromadzonym życiorys siostry Marii Archangelii. A oto najważniejsze fakty z jej pełnej pokory drogi życiowej. Siostra Maria Archangela z domu Stefania Bojarczuk urodziła się w Zbarażu na Podolu, gdzie w parafii świętego Antoniego została ochrzczona. Matka Antonina z domu Panczyszyn zajmowała się wychowaniem czterech córek, Stefanii i jej sióstr Sabiny, Janiny i Marii. Zaś ojciec Tomasz Bojarczuk pracował na gospodarstwie, uprawiając rolę. Po wkroczeniu Rosjan do Polski 10 lutego 1940 roku wraz z setkami tysięcy Polaków całą rodzinę oraz brata mamy Franciszka Panczyszyna z synem Michałem wywieziono na Syberię. Po dwóch latach, po otrzymaniu wiadomości o tak zwanej amnestii, rodzina przedostała się do Uzbekistanu, gdzie tworzyła się Armia Polska pod dowództwem generała Władysława Andersa. Później w Iraku ojciec Tomasz i Michał Panczyszyn zostali przydzieleni do pierwszej polskiej dywizji pancernej generała Maczka, w której szeregach walczyli do końca wojny. Matka wraz z czterema córkami pod opieką angielsko-amerykańskiej organizacji IRO przewieziona została do wschodniej Afryki, do Tengeru w Tanganice, obecnie Tanzania. Wspólnie z setkami dzieci z innych polskich rodzin siostra Archangela uczęszczała do szkoły podstawowej i średniej. W Tengerze spędziły 6 lat. Thank you.
Na szczęście ojciec siostry Archangeli przeżył wojnę i matka wspólnie z córkami przybyła do Anglii, by połączyć całą rodzinę. W czasie służby w wojsku ojciec zrobił dla każdej córki specjalny upominek. Siostrze Archangeli podarował ryngraf orła białego z inicjałami BS, Bojarczuk Stefania, wraz z dedykacją i datą Szkocja 6 stycznia 1943 roku. 5 października 1948 roku rodzina Bojarczuków przybyła do Halifaxu, rozpoczynając w Kanadzie nowe życie. W drodze do Toronto odwiedzili w Montrealu zaprzyjaźnioną rodzinę Partyków, a potem już stacja końcowa – Toronto. Po 10 latach pobytu w Toronto Stefania Bojarczuk pod duchową opieką ojca Antoniego Murawskiego wstąpiła do założonego przez błogosławioną Marię Angelę Truszkowską Zgromadzenia Sióstr Felicjanek, otrzymując imię zakonne Maria Archangela. Po zakończeniu nowicjatu siostra Archangela została wyznaczona do pracy w parafii świętego Stanisława w Toronto, gdzie przez 16 lat przygotowywała dzieci do pierwszej komunii świętej, uczyła języka polskiego, odwiedzała chorych. Po jednorocznym pobycie w parafii świętego Stanisława Kostki w Hamilton 4 lata pełniła posługę zakonną w parafii Matki Bożej w zachodnim Toronto. Warto podkreślić, że przez 8 lat siostra Archangela prowadziła sekretariat w biurze parafialnym w parafii świętego Filipa Nerusza w Hamilton. W lipcu 1979 roku siostra Archangela wyjechała do Rzymu do pomocy w domu generalnym sióstr Felicjanek. W czasie 3 lat pracy w Rzymie siostra miała zaszczyt uczestnictwa we mszy świętej w prywatnej kaplicy ojca świętego Jana Pawła II. Po powrocie z Rzymu siostra Archangela rozpoczęła pracę w parafii świętego Kazimierza. Od 26 lat niezwykle lubiana, nazywana przez najmniejszych babcią siostrą, przygotowuje tu dzieci do pierwszej komunii świętej, uczy języka polskiego i wykonuje pracę za chrystianki. W wygłoszonym z pasją kazaniu ojciec Janusz mówił o życiu zakonnym siostry Archangeli, o pełnej poświęcenia pracy dla Zgromadzenia Sióstr Felicjanek i idei jego założycielki. To powołanie, którego konsekwencją było złożenie ślubów zakonnych, to służenie Najwyższemu jest w istocie dążeniem do świętości, które jest udziałem księży i sióstr zakonnych. Kończąc swą homilię, ojciec Błażejak powiedział: to jest poświęcenie, to jest oddanie. To jest prawdziwe powołanie i poświęcenie dla Boga, dla pracy cichej, oddanej, niewidocznej, ale jakże niesamowicie ważnej z tymi malutkimi dzieciakami, przygotowując ich do pierwszej komunii świętej, ucząc języka polskiego. Nigdy, to jest moje powiedzenie do siostry, nie zawalając, ale będąc nawet więcej niż było potrzebne. Siostry, bracia, druga siostro, dzisiaj
za to potężne, wielkie, kochające, oddane serce. Nie tylko dla wspólnot, dla parafii, gdzie siostra pracowała, ale również dla zgromadzenia sióstr felicjanek z głębi serca dziękujemy, do stóp się kłaniamy i Panu Bogu dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Ta niesłychanie serdeczna owacja świadczyła o tym, jak duży wpływ może mieć jeden człowiek na wielu innych, jak ogromna może być wdzięczność za otrzymane dobro. Po Eucharystii w sali parafialnej kościoła świętego Kazimierza miał miejsce uroczysty bankiet z udziałem księży, sióstr zakonnych, przedstawicieli organizacji parafialnych i polonijnych, nauczycieli ze szkoły polskiej przy parafii świętego Kazimierza i wielu, wielu przyjaciół. Niespodziewanie pojawił się także przebywający czasowo w Toronto poprzedni prowincjał Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów, ojciec Krzysztof Pulchny, który obecnie pełni posługę duszpasterską w afrykańskim Lesotho. Część oficjalną spotkania prowadziły katechetki. Była Elżbieta Wicik i obecne Henryka Śrydzińska i Małgorzata Rybak, dzięki których wysiłkowi ta niezwykle udana impreza mogła dojść do skutku. Naszą Credit Union reprezentowali członkowie Rady Dyrektorów, wiceprezes Antoni Pakulski i Robert Jagielski, a także przewodnicząca Komisji Edukacyjnej Alina Karanikołów. Do stołów podawała część młodzieży z zespołu Biały Orzeł, podczas gdy inne grupy Białego Orła występowały w części artystycznej wieczoru. Siostrze Archangelii przybyła także zaśpiewać popularna śpiewaczka Teresa Klimuszko. Gratulacji i życzeń tego dnia było bardzo dużo. Składali je m.in. organizacje parafialne, grono nauczycielskie, rycerze Kolumba, pani Maria Samulewska w imieniu parafian z parafii świętego Stanisława Kostki z Toronto, gdzie jubilatka również pracowała, oraz Antoni Pakulski, który złożył życzenia w imieniu władz i pracowników naszej Credit Union wraz z dyplomem w uznaniu służby pełnionej przez siostrę dla społeczności polonijnej. Siostra Archangela otrzymała jeszcze jeden dyplom honorujący jej pracę. W imieniu Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie pani Irena Basiukiewicz przekazała siostrze ten wyraz uznania za krzewienie języka i kultury polskiej. Za tę pracę na rzecz dzieci i oświaty pani Basiukiewicz wręczyła jubilatce najwyższe wyróżnienie reprezentowanej przez nią organizacji – Złotą Odznakę Związku Nauczycielstwa Polskiego. W czasie wieczoru zaprezentowano przygotowany przez Polish Studio materiał wideo przedstawiający życiorys siostry Archangelii. Z przyjemnością zauważyliśmy, że projekcja stanowiąca którąś już w tym dniu niespodziankę spotkała się z zainteresowaniem uczestników bankietu, jak i samej jubilatki. Na zakończenie spotkania witana gorąco na scenie siostra Archangela, jak zwykle niesłychanie skromna, podziękowała serdecznie wszystkim obecnym za udział w uroczystych obchodach jej jubileuszu oraz za zorganizowanie tego niezwykłego wieczoru na jej cześć. Nie!